sprawozdania z działalności Komisji Infrastruktury i Inwestycji. Proszę pana przewodniczącego o przedstawienie sprawozdania. Dziękuję panie przewodniczący. Panie przewodniczący, koleżanki i koledzy radni. Komisja spotkała się w dniu 3 października o godzinie 18. Otwarcie posiedzenia, było przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. Przygotowaliśmy projekt uchwały, czy projekt uchwał. Zapoznaliśmy się z bieżącą korespondencją. Byli również goście z ulicy Hejla. Jedni mieszkają na Hejla, drudzy mieszkają przy ulicy Sławka. Tutaj, że tak powiem, ci mieszkańcy bardzo w sposób kulturalny proszą nas o interwencję do ZIKIT-u w sprawie budowy progów na ulicy Hejla na wysokości Placu Zabaw. Jak również proszą przy ulicy Hejla, a ulica Sławka, żeby tam zastosować ruch jednokierunkowy w okolicy tego bloku, co były takie protesty, że tam się może zwalić z powodu tej budowy tego ostatniego bloku przy Hejla, Sławka Hejla. I rzeczywiście ci mieszkańcy mają rację, ponieważ tak ludzie tam parkują, że ciężko się przejechać w obydwie strony, więc rzeczywiście zasadnym by było, żeby ten ruch tam był jednokierunkowy. Cała komisja praktycznie jednogłośnie, że tak powiem, no, pochyliła się nad tym i przyznała, że rzeczywiście trzeba się spotkać z dyrektorem Olewiczem, z tymi mieszkańcami na miejscu, prawda? Pokazać tą sytuację, ponieważ dyrektor Olewicz jak najbardziej popiera mieszkańców, mówi, żeby iść do rady i będzie wszystko super. Natomiast no, trzeba tak naprawdę zebrać pieniążki na projekt i na finalizację tejże inwestycji. Zmiana oznakowania ruchu. W zasadzie nic więcej na komisji tego dnia nie było. Tak powiem, przygotowaliśmy 3 projekty uchwał, o których będzie za chwileczkę mowa. Były wolne wnioski. Zamknęliśmy posiedzenie o godzinie 19:15. Dziękuję. Czy macie państwo jakieś pytania związane z działalnością? Proszę bardzo. Chciałam zapytać, w miał być ten ruch, ale to ruch jakby nie koliguje z ruchem na ulicy Hejla od, powiedzmy, od strony Woli Duchackiej LMPK, tylko chodziło tym mieszkańcom, żeby był ruch jednokierunkowy po stronie tych bloków, tych wieżowców wojskowych, żeby oni tam wewnętrznie mieli jednokierunkowy ruch. A w tym małym takim? W tym małym takim, co jest taki cypelek, tam im chodziło. Tak, jest między blokami, to jest droga gminna. A tutaj normalnie, żeby było, żeby były progi, bo nie rozumieją, że rzeczywiście no, ta droga jest nie taka, jaka jest. To więcej, tu jest problem taki, że tak naprawdę ta droga, co problemem długokrężny, to ona de facto jest pierwszym przejazdu. Nikt sobie sprawy nie zdaje, jadą ulicą Hejla, że on jest nie na głównej drodze. Tutaj ci mieszkańcy mają praktycznie takie słuszne obawy, co więcej tam jest duży plac zabaw, jeden i drugi, prawda, jeden tu przy samej drodze, drugi niżej. I rzeczywiście ci mieszkańcy obawiają się swoje pociechy. Tych mieszkańców tam przybywa, będzie następny blok, prawda. I rzeczywiście tutaj jest to naprawdę na pewno zasadne, natomiast absolutnie nie chcą ograniczeń jako Hejla całej jednokierunkowej, tylko chcą, żeby tam były ze dwa więcej, prawda, te progi zwalniające. I w ten czas powoduje to, że ruch się przeniesie na ulicę Sławka, prawda, bo jak ktoś będzie miał tych progów tam 5, no to stwierdzi, że jak ma podskakiwać, to lepiej objechać. A teraz jest cały ruch z Woli Duchackiej, z Kurwanowa do marketu Bonarka Kołoni tak naprawdę, no bo mają skrót, skręcają. Ale mówi pan, że właśnie nie na tej... No tak, że tam są progi. W związku z powyższym, jak będzie więcej progów, no to... Nie, jednokierunkowo są na osiedlu, przy tych blokach, tak aby droga wewnętrzna nam się wydawała. Przy wieżowcach są jednokierunkowo. Ktoś chce zadać pytanie, to ja będę udzielać. Nie, czy ktoś z państwa radnych jeszcze chciałby zadać pytanie związane z działalnością Komisji Infrastruktury? Nie widzę, nie słyszę. W takim razie przechodzimy do podpunktu A, to jest projekt uchwały w sprawie listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac remontowych dróg chodników i oświetlenia na 2013 rok, druk nr 7412. I proszę pana przewodniczącego o przedstawienie projektu uchwały. Projekt uchwały Komisji Infrastruktury Inwestycji 7412 w sprawie listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac remontowych dróg chodników i oświetlenia na rok 2013. I tutaj Rada Dzielnicy 11 Podróży
Urzędu Rzadzki ustala listę rakingową zadań jak załączenie do niniejszej uchwały. I ta lista rakingowa, Państwo mają, jest tutaj 9 punktów. Pierwsze, Wojki, remont konika, jezdnik, to jest kontynuacja w kierunku tutaj nas, kierunku Wysłuchów. Macedońska, remont chodnika oraz nawierzchni, kontynuacja w dalszym ciągu. Te pieniążki, które tam zostały, teraz taki najgorszy chodnik remontujemy do wyczerpania tychże pieniążków. W przyszłym roku pozostały zakres. Rzeczywiście tam się już zrobiło przyjemnie. Teraz są miejsca parkingowe, są jakby takie zatoczki, jest naprawdę elegancko. Trzeci, Białoruska, remont chodnika, również kontynuacja. Następnie ulica Szczęśliwa, schody, remont schodów przy dojściu do ulicy Kamińskiego. Następny punkt, Mokranckiego, nakładka od numeru 28 do ulicy Pańskiej. Następna sprawa, Gromady Gruziąc, remont chodnika na odcinku od ulicy Łużyckiej do bloku numer 17. Podgwiezdna, wykonanie nakładki asfaltowej. Stoi Gniewa, remont nawierzchni, nakładka oraz remont chodników. I ulica Czajna sięga do ulicy Rządzkiej, wykonanie nowej podbudowy i nakładki oraz projekt z realizacji oświetlenia. Tam rzeczywiście żeśmy się na tym pożenili, to są już jakby stare piaski, faktycznie ci mieszkańcy jakby są pozbawieni normalnego dojścia do domu, nie ma tam w ogóle oświetlenia, jest ciemno, można powiedzieć nawet jest bardzo nieprzyjemnie, żeby dojść do swojej posesji, że tak naprawdę tutaj, jeżeli byli na objeździe, również tutaj nie było żadnych zastrzeżeń co do tego, że to jest zasadne. To jest Czajna nie w lewo od Rządzkiej, tylko w prawo. Taki krótki sięgacz, który dochodzi do wojska Orzeł, tam jest akurat droga zamknięta. Uzasadnienie do projektu uchwały zgodnie z procedurą planowania i realizacji zadań powierzonych w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia. Dzielnica ustaliła listę realizowanych zadań do 15 października roku planowania. W związku z powyższym komisja przekłada niższy projekt uchwały kolegom i koleżankom radnym na ręce przewodniczącego i zarządu dzielnicy Racji. Dziękuję. Już otwieram dyskusję nad projektem. Jeżeli ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos, proszę bardzo, Pan Przewodniczący Kuszkowska. Dziękuję bardzo. Ja chciałem zapytać, czy Bojki to już będzie koniec, czy jeszcze nie? Nie, no Bojki będzie koniec, bo nam zostało tak, zostało na nasze prawa strony, to jest koniec. Do łuku dokładnie. Ładnie składać tak. Tak. Szanowni Państwo, jak ktoś chce zabrać głos, trzeba się zgłosić. Pan Przewodniczący Sarnecki. Ja chciałem tylko powiedzieć do słowa Mokranckiego, znaczy nakładka od ulicy Pańskiej do ulicy, znaczy na ulicę Mokranckiego pod numer 28, gdzie jest bardzo ładny moment, kiedy jest kawałek asfaltu, ale potem znowu są dziury, także chciałem Państwu powiedzieć, że no, Mokranckiego to nie będzie zrobiona cała, tak jak może będzie zrobiona cała Wojki, tak? Mokranckiego to jest 1/3 może ulicy, a dalej no. Czy nie byłoby zasady pisać punktu 10, inne będą wskazać, więc bo może być taka sytuacja, że no, różnie wygląda sprawa z pieniędzmi i przenoszeniem. Nic to nie kosztuje, a byłby punkt na wskazać. Natomiast, Szanowni Państwo, ja będę wnosił też poprawkę do tego projektu. Prosiłbym o to, aby dopisać na tą listę ulicę Prawniki Niepokrzyskiego w punkcie 10 remont drogi i Angielska remont drogi. Faktycznie my byliśmy tam podczas objazdu ulic, bodajże w maju lub w czerwcu. No stan nawierzchni tych uliczek, koło tych domków jednorodzinnych, powiem tak, nie jest tragiczny na pewno. Na pewno są rejony w naszej dzielnicy, gdzie stan infrastruktury jest o wiele gorszy, wymagający dużo pilniejszego remontu. Natomiast tamci mieszkańcy wnioskują o te remonty tych dróg no już ponad 10 lat, co najmniej. Jeszcze za pana przewodniczącego Porażki świętej pamięci tutaj przychodzili i wnioskowali. Właśnie oni wykazują się taką postawą, powiedziałbym, no, obywatelską, bo jeszcze dawniej faktycznie zorganizowali komitet, włożyli pewne własne
środki finansowe wykonać na tym w ramach pasek środków, ale trzeba mieć budowy gospodarki, krawężniki, częściowo też chodnik. Ja uważam, że taką postawę też warto w jakiś sposób premiować i wesprzeć, a w ubiegłym roku na liście rankingowej te zadania były. Nie proponuję Państwu umieszczenia na pierwszym, drugim miejscu, tylko właśnie na 10, na 11. Jeżeli będą wolne środki, to mam nadzieję, że coś się uda tam zrobić. Natomiast chodzi też pewien, uważam, taki gest wobec mieszkańców, którzy nie mieszkają tutaj roku czy dwóch lat, a na aplikację wykazują taką najbardziej roszczeniową postawę wobec rady dzielnicy. Ale są to mieszkańcy, którzy mieszkają tam od dawna i naprawdę no, wykazali się taką proobywatelską postawą w dobrym znaczeniu tego słowa i warto by to w jakiś sposób premiować. Także że prosiłbym o przyjęcie proponowanej przeze mnie poprawki. Czyli tutaj w punkcie 10 prawniki Jepuchowskiego remont drogi, w punkcie 11 Magierska remont drogi. Chciałbym zwrócić Panią Radną Kijewską. Tutaj w punkcie 6 jest błąd. Jest taki kuryzm, ale wydaje mi się, że jeżeli będzie projekt uchwała przyjęty, to wypada, że tego ciągu utrzymanie grudzią. Nie grudzią, tylko grudzią. 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 Ja myślę, że to możemy przyjąć bez poprawki. Błąd ortograficzny nie zmieniamy w ten sposób co do meritum treści. Nie wiem, w sprawie tej zgłoszonej przez mnie poprawki, jeżeli ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos. Szanowni Państwo, prosimy jeszcze o spokój. Sesja zbliża się ku końcowi, ale jeszcze mamy kilka projektów. W sprawie poprawki przeze mnie zgłoszonej rozumiem nikt, tak? W sprawie projektu jeszcze ktoś z Państwa radnych chciał zabrać głos? Nie wiem, czy dopisujemy ten punkt inne rodzice. To na tym etapie to trzeba poprawki. To poprawki. Ale to na piśmie. Możemy tą uchwałę podjętą jeszcze skorygować do najbliższej sesji. No nic nie stoi o wprowadzenie takiego zapisu. Nic nie stoi na przeszkodzie. Dobrze. Szanowni Państwo, rozumiem, że już nikt nie chce zabrać głosu, nikt już poprawki na piśmie nie zgłasza. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad zgłoszoną przeze mnie poprawką. Jeszcze raz przypomnę następującej treści. W załączniku do projektu uchwały opisuje się punkt 10, prawniki Jepuchowskiego remont drogi, 11, Algierska remont drogi. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem zgłoszonej przeze mnie poprawki, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Tym samym poprawka została przyjęta. Przechodzimy do głosowania całości projektu uchwały według druku 7412 w sprawie listy rankingowej zadań urzędowych w zakresie prac remontowych dróg chodników i oświetlenia na 2013 rok wraz z przyjętą poprawką. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podjęcie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Tym samym uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu.
podpunkt B. Projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej zamierzenia inwestycyjnego przy ulicy Malborskiej, druk nr 7612. I pana przewodniczącego proszę o przedstawienie projektu uchwały. Druk nr 7612 w sprawie opinii dotyczącej zamierzenia inwestycyjnego przy ulicy Malborskiej. Komisja opiniuje negatywnie zamierzenie inwestycyjne pod tytułem budynku mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i parkingami podziemnymi na działkach, które tutaj są niżej wymienione, przy ulicy Malborskiej w Krakowie. Uchwała jest odpowiedzią na pismo Wydziału Architektury Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa z dnia 6 września 2012 roku. Jest to jakby kolejne pismo architektury, ponieważ już komisja nad tym się pochylała, negatywnie opiniując, że tak powiem tutaj oni jakby mieli nam tutaj uzupełnić dokumentację, rzeczywiście uzupełnili, natomiast no niczego nie zmienili pod względem parkingów, miejsc parkingowych dla gości, dla prowadzenia całej działalności petentów, którzy będą przyjeżdżali. W związku z powyższym budynki te nie nawiązują do architektury istniejącej zabudowy w tymże miejscu. Brak miejsc przede wszystkim postojowych, zewnętrznych dla przejezdnych gości. Równie brak miejsc postojowych dla prowadzenia usług i działalności gospodarczej. Również mieszkańcy z tegoż rejonu również negatywnie do takiej inwestycji w tymże miejscu podchodzą, ponieważ no, rzeczywiście to całkowicie zakłóca ten obraz architektoniczny. Dziękuję. Ja chciałbym Państwu poinformować, że zarząd pozytywnie zaopiniował ten przedłożony projekt uchwały, którym faktycznie jest proponowana opinia negatywna. Otwieram dyskusję nad projektem. Jeśli ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos, proszę bardzo. Widzę, nie słyszę, rozumiem, że poprawki też się składa. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały nr 7612. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? I sama uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu C. To jest projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej zbycia działki przy ulicy Cechowej, druk nr 7712. I pana przewodniczącego proszę o przedstawienie projektu uchwały. Druk 7712 dotyczy projektu, który przygotowaliśmy w sprawie opinii zbycia działki przy ulicy Cechowej. Tutaj komisja cała zobaczyła na mapach, jak to wygląda, który to jest teren. I tutaj opiniujemy pozytywnie zbycie działki nr 83/1 położone przy ulicy Cechowej obręb 65 jednostka wiedzyjna podwórza w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. Uchwała jest odpowiedzią na pismo Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2012 roku. Jest to tak pokrótce mówiąc, w którym to jest miejsce, to jest taki tak naprawdę, proszę Państwa, taki cypelek, który rzeczywiście nikomu tutaj jakby, no w ogóle w dzielnicy naszej nie przysporzy żadnych terenów na jakiekolwiek zamierzenia nasze, natomiast faktycznie poprawi tam wizerunek tak naprawdę tej działki sąsiedniej, tej działki, tego właściciela, który tą działkę chce nabyć. W związku z powyższym tutaj komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Zarząd też pozytywnie zaopiniował przedłożony przez komisję projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan. Ja chciałem zapytać, jak duża jest ta działka? Czy to kupuje ktoś na potrzeby prywatne, czy Panie Przewodniczący, ta działka ma około 7 metrów, jest malusieńka działka. Ta malusieńka działka, że tak powiem, że nikomu tak naprawdę... Tak jest, dokładnie. Nic z tego. Otóż by się naprawdę zastanawiali. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze w tej sprawie chciałby zabrać głos? 7 metrów. Nie widzę, nie słyszę. Prawda, nie ma. W związku z tym... Przystępujemy do głosowania projektu uchwały w druku nr 7712. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Widzę. Tu samym
uchwała została podjęta.